Witam was w kolejnym odcinku tej Dzisiaj nagramy najlepsze kompozycje w Patchu 10.14. Wiem, że ten odcinek jest troszkę opóźniony, ale to przez to, że kompletnie nie wiedziałem, co się w tym patchu gra. Na początek chciałem podziękować za 6000 subskryp subskrypcji. Dzięki wielkiej i zaczynajmy. Na początek kompozycja, która mi troszkę przypasowała w tym patchu, to jest wszystko grane pod Szako Kerry. Czy to są 4 Darkstary, czy 6 Darkstarów, możecie zrobić bardzo fajne przejście. I co wam tu chciałem powiedzieć, to pewnie wszyscy już wiedzą, że Dark Stary w tym patchu są po prostu mocne. Jest też kilka innych grywalnych kompozycji, zaraz do nich przejdziemy. Ale Dark Stary są w czołówce tej mety, no i ten build w sumie muszę Wam pokazać, jeżeli chcecie jakieś tam punkty na laderze w tym patchu zdobyć. Tak więc na sam początek, ja w tym buildzie lubię grać tylko dwóch protektorów. Myślę, że czterech protektorów to jest troszkę overkill, bo dwie, te dwie jednostki tak dużo nam nie dają, a, a same sobie tylko tam 10 punktów procentowych dodają tego max HP. Tak więc nie jest to jakiś taki gigantyczny buch, Myślę, że dwóch protektorów jest jest Wystarczające w early game, w mid game i w late game też nie potrzebujemy dokładać tym więcej protektorów. Do tego dokładamy sobie Aszę, która jest też Celestianem i bardzo fajnie się tutaj komponuje z tym Xinem. Możemy sobie dołożyć Karmę, żeby dawała tak Speed naszemu Shaco. Możemy sobie dołożyć jakąś Soraka, żeby mieć Mystika. To jest taki build, w który troszkę możecie splashować, jeżeli chodzi o. Te tutaj wszystkie synergie. Na pewno chcemy mieć też Gina i ja na tego Gina akurat nie daję itemków, chyba, naprawdę, chyba że mamy ich naprawdę nadmiar. Wszystkie itemki lubię rzucać na szako, bo jego jest o wiele łatwiej zrobić na dwie gwiazdki. A ten damage jest bardzo podobny. On działa w praktycznie taki sam sposób jak działał Wayne: z tym, że jest dosyć bezpieczny. Szczególnie jeżeli dacie mu GA, bo on tam sobie znika i traci agro, jak wskoczy w tych głównych carry, a te główne carry chcą go star tak więc tak ten build wygląda. Na siódmym poziomie macie czterech Dark Starów, dwóch Celestiali, dwóch protektorów, dwóch sniperów. Na ósmym i dziewiątym poziomie wiadomo, możecie tu rzucić bardzo wiele rzeczy. To Soraka możecie wymienić za. Lulu, wtedy utrzymacie swojego Celestiala i na 8 i 9 poziomie po prostu dorzucacie dwóch Darkstarów, czyli Mortar Kaisera i Xerata to zamiast Aż, bo ten buff Sniperów nie jest aż tak ważny, chyba że macie naprawdę do dobre itemki na Aż, to wtedy jej bym nie wymieniał. Zaraz powiemy, jakie te itemki e, są. Ale możecie sobie zagrać jeszcze Fiza albo Eco w zależności kogo tam dostaniecie, żeby Wasz Szako był jeszcze silniejszy z buffem Infiltratorów. Tak więc tak to sobie możecie wymieniać. Jeżeli chodzi o Early Game, to wiadomo, te itemki. Na no, może trzymać Z, e, może trzymać jakaś postać, która będzie z daleka, czyli jakiś Lucian, e, jakaś Caitlyn, no dosłownie ktokolwiek to bije e, AD a Jarvana Xena od początku gry, no fajnie jakbyście mieli, jeżeli idziecie w ten build. E, przechodząc do itemów, to na Fizie chcecie mieć podstawowo e, Blue Tistera oraz Guardian Angel'a. Trzeci itemek, ja osobiście lubię mieć Infinity Edge'a, ale to może być Death może to być Rapid Fire Canon, e, widziałem nawet i Ginso. Tak więc, cokolwiek tam Wam wpadnie, jest bardzo dobrym itemem. Na dziś, wiadomo, też ofensywne itemki, czyli Infinity Edge, Hurricane, Last Whisper, cokolwiek tam macie. Na naszy frontline bardzo fajnie, jakbyście mieli Warmoga i Bramble Westa na Jarwanie, jeżeli on jest na drugim poziomie, no ale wiadomo, nie jest to aż tak wymagane. Ja na pierwszych karuzelach lubię brać BF-y, bo te BF-y po prostu są w tym buildzie mega potrzebne i kilka ich potrzebujemy na szako, Na samego szako potrzebujemy już 3 BF-y. Jeżeli macie spatulę z Dark Starem, to jeszcze lepiej, bo wtedy możecie e, trzymać 6 Dark Starów i nie musicie wrzucać bezużytecznej jednostki, na przykład takiego Mordekaisera na pierwszym poziomie, gdzieś tam w late game'ie, tylko z jakiegoś Fiza albo z Ash możecie tego Dark Stara zrobić. Tak więc to jest jedna, pierwsza taka fajna kompozycja, e, którą, którą naprawdę możecie się tutaj trochę pobawić, jeżeli chodzi o itemki e, i na kogo te itemki będziecie wrzucać i kto będzie waszym głównym carry. Jeżeli Aż utrzymacie w tym buildzie, no to najlepsze itemki na Aż to jest dwa razy Spear of Sojin, e, albo Spear of Sojourn Albo Hurricane Spear of Sojourn Naprawdę co tam macie z tym Spear of Sojin, To i tak będzie bardzo fajnie działało Nie mogę tego Spear of Sojourn teraz znaleźć O tutaj jest Spear of Sojourn Może to być Giana jako trzeci item Może to być Trap clone, Może to być cokolwiek Naprawdę cokolwiek jej nie dacie Dodatkowo do tego Spear of Sojin Będzie po prostu bardzo fajnie działało I ona będzie często kastowała tego ulta Stunując przeciwników A Shoko sobie tam skoczy i zrobi kompletny pogrom. Kolejny build, który jest troszkę mniej popularny, e, znaczy stał się teraz troszkę bardziej popularny, bo kilka osób zaczęło go grać, e, to jest Kasypea pod 6 vanguardów i dwóch mystików. E, dlaczego nie gramy już czterech mystików, bo wiele osób idzie właśnie w stary Idziemy sobie w sześciu vanguardów, a nie w czterech mystików, e, w czterech, mystików, czterech przez to, że już tak często nie zobaczymy sorcererów w lobby. Jeżeli nikt nie idzie pod syndrę, albo jedna osoba idzie pod syndrę, e, to i tak nie jest e, tych czterech mystików aż tak wymagane i to głównie przez to, że większość obrażeń będzie AD, czyli właśnie Shako i Dark Stary. Do tego wiadomo, musimy dorzucić sobie 6 awangardów, wszystkich możliwych awangardów od początku, gry zbieramy. Do tego dorzucamy najsilniejszego najsilniejszego mystika, czyli Sorakę w tej postaci, bo te wangardy naprawdę będą bardzo długo umierały, a jak one długo umierają, to Soraka może ich wyleczyć i, i to koło się nie kończy. Jeżeli chodzi o itemki na Cassiopeie, to są dwa kluczowe itemy, a trzeci item jaki jest dodatkowy. Ja osobiście lubię mieć e, taki build, czyli blubów i Morello musicie mieć, e, a do tego lubię dokładać Rapid come, No na, chyba, że naprawdę dużo osób kraszczako, to wtedy wolę mieć GA, e, ale wszystkie te itemki są spoko na trzeci item. Na Jaycee, wiadomo, jakieś itemki defensywne, może to być Warmok, może to być Bramble West, Ionic Spark, wszystkie te itemki będą świetnie działały i waszych 6 awangardów i mystików będzie, będzie całkiem spokojne. Nawet jeżeli ktoś ma Last Whispera, to 6 awangardów daje wam 1000 armora, Last Whisper zabiera 75%, czyli nawet po Last Whisperze o ile się nie mylę, to zostaje im 300 armora plus bazowa statystyka, czyli jakoś 350 armora, no to jest dalej wystarczająco, żeby szybko nie zginąć i żeby taka kasypeja miała czas pozabijać przeciwników. Możecie się ustawiać tak jak tutaj jest to teraz pokazane, czyli wszystko w takiej kupie, bo jeżeli ktoś gra właśnie tego Shaco, no to wasze nie będzie targetowana. Na dziewiątym poziomie chcecie dorzucić albo tresza albo urgota, po prostu, żeby on sobie stał. Ja preferuję wrzucać tresza no bo wiadomo, zawsze to dodatkową manę daje temu urgotowi w mid midgamie. Możecie zamiast sześciu wangardów też grać 4 wangardów i po prostu dorzucić sobie Battle żeby te obrażenia były większe, szczególnie gdy nie macie kasy na drugim poziomie. Tak więc to jest drugi build. 6 wangardów, dwóch mystików. Myślę, że całkiem w porządku build, który może Wam się spodobać. Kolejny build, który jest troszkę nietypowy i jest mało intuicyjny, to granie 6 chrono pod ash, czyli tak zwanego perma Suna Chcemy na niej zagrać e, tak, jak już wcześniej wspominałem, perfekcyjnej temki na ash To jest właśnie e, to Ginso, Hurricane, e, Spear of Sojourn. E, Któreś z tych trzech, jak wrzucicie, to będzie świetnie działało. Właśnie z tym Spear of Sojourn, do tego możecie rzucić GA, żeby ona tam jeszcze troszkę bezpieczniejsza była od jakiegoś ataku e, od Szako. Do tego od początku gry chcecie wrzucać, e, chcecie trzymać sobie Caitlyn właśnie na, na tego builda, e, nie dawać na nią itemków w early game, ie. potem sobie wrzucacie po prostu wszystkich chrono jaki jacy wam tam e, podejdą. E, do tego możecie dużo rzucić Wukonga, wiadomo jak wam siądzie, możecie sobie do tego Wukonga dobrać jakiegoś mocnego wangarda, na przykład Jace'a, żeby ten frontline był jeszcze lepszy, żeby ta kompozycja się jakoś tam e, trzymała. A Riven zawsze też będzie świetnym frontline'em, szczególnie, że tej Riven teraz naprawdę nikt nie gra, tak więc dosyć łatwo jest zdobyć na dwie gwiazdki, wrzucić jej jakiś rabalon, żeby ona sobie tam śmigała na tej gigantycznej tarczy. Jeżeli macie tych 6 chrono e, z tym snajperem, to ta aż naprawdę będzie zadawała kosmiczne obrażenia ze swojego ulta, i ten ult będzie bardzo często aktywowany. E, możecie tego build, ten build troszkę zamieszać. No, wiadomo, jeżeli macie jakiegoś wangarda na drugim poziomie, to chcecie zagrać tych wangardów w midgame i zagrać 4 chrono, jeżeli wam wypadną jakieś mocne jednostki. Możecie dorzucić jakiegoś celestiala, możecie dorzucić, no cokolwiek wam tam wypadnie w mid game, ale finalnie chcecie, e, żeby wasz build mniej więcej skończył na 6 chrono, dwóch sniperach, dwóch celestialach, bo wtedy i ta aż będzie. będzie dosyć często biła, często stunowała, to jeszcze troszkę się będzie leczyła tych celestiali i to wszystko fajnie się komponuje. Dosyć łatwo jest wygrać e, mid game tym buildem, jeżeli szybko znajdziecie aż na drugi poziom na właśnie Spirosozy i Ginso. Kolejny build, który może się sprawdzić w patchu 1014 to jest. E, Rolowanie XAI na trzeci poziom. Przez to, że teraz hotfixowali tego jarvana, to nie jest on już tak często poszukiwany na trzeci poziom, więc tego jarwana możliwe, że uda wam się uzbierać na trzeci poziom ja bym tego bildu osobiście nie grał pod hyper rola, tylko pod slow rola na piątym poziomie, żeby mieć jeszcze szansę wejść w te wyższe levele bo jeżeli w Leicie nie będziecie mieli 8 levela, to tym buildem po prostu nie wygracie. Jeżeli też nie będziecie tam mieli możliwości wejść w 4 Celestiali czy 6 Blade Masterów, co wam tam siądzie, to, to naprawdę gry po prostu nie wygracie. Chcecie, żeby wasza kompozycja mniej więcej tak wyglądała. Możecie do tego dospierać jeszcze jakiegoś Xena tam w midgamie, żeby mieć w tych 4 Celestiali Blade Mastera też chcecie mieć, właśnie, z Fiorą. I to wszystko się fajnie tak komponuje. Wiadomo, że te postacie na trzecim poziomie jako priorytet. I bardzo fajnie też, jeżeli Shanna znajdzie się na trzeci poziom. Jeżeli chodzi o itemki, to wiadomo, że na naszego Jarvana chcemy rzucić jakieś itemki AP, albo itemki defensywne, czyli Bramble West Warmog, Może to być też Rabadon, żeby on więcej atak speedu dawał naszym Sai. Ja na Sai akurat preferuję grać Deathblade'a, zamiast teraz grać Infinity Edge'a, bo po prostu tak dużo osób nie gra Vanguardów, więc Last Whisper Infinity Edge nie będzie aż tak skuteczny, a Deathblade pozwoli wam wygrać early game'a. Ale Last Whisper Deathblade Death też jest bardzo fajnym kombem. Możecie złożyć QSS, Trapcloa na trzeci item GA. Co tam wam siądzie z tych defensywnych itemków, to będzie świetnie działało. Na Rakana możecie dorzucić do dwa razy Frozen Heart, możecie dorzucić Spear of Sojourn, możecie dorzucić Morello, wszystko będzie świetnie na nim działało. Z tych wymienionych itemków Ten build jest całkiem prosty, żeby go zagrać na piątym levelu po prostu nadwyżkę z 50 golda. Cały czas rolujecie, aż nie znajdziecie wszystkich tych jednostek na e, trzeci poziom. A przynajmniej tak z 3-4 jednostki musicie mieć na trzecim poziomie, e, żeby w tym mid za dużo HP nie stracić. I ostatni build, który wam dzisiaj pokażę, to jest Syndra Kery. Ta Syndra niestety dostała leciutkiego nerfa na swoją manę. Dostała szybkiego hotfixa z 40 na 50 manę jej tam podnieśli, ale to dalej nie przeszkadza, żeby ta Syndra e, potrafiła Naprawdę zawrócić w tej grze. Dwa itemki, które na niej musicie mieć, to jest Rabadon oraz blubów bez tego ona po prostu nie działa. Bo albo bije za mało, albo bije za rzadko. Tak więc te dwie itemki na niej musicie mieć. Fajnie, jakby jeszcze miała jakiegoś Guardian z Angela. Że nawet jeżeli tam padnie, to straci Agro w stanie i jeszcze raz zwultuje. I do tego chcecie zagrać sobie 6 stargardianów, Wiadomo, że w tych 6 stargardianów tak szybko nie przejdziecie. Ale. No chcecie ich po prostu mieć, bo, bo wtedy ta Syndra bardzo szybko i często się odpala. Soraka też daje Wam fajnego heala. Do tego możecie zagrać jeszcze czwartego sorca. Możecie zagrać, czy ja zagrałem Syndrę dwa razy. Czego mi tutaj brakuje? Ari. Ari i Poppy prawdopodobnie zami zamiast zamiast może być. Do tego możecie zagrać sobie czwartego sorca, czy dwa razy Ari. O co tutaj chodzi? Do tego buildu możecie sobie dołożyć jeszcze jakiegoś protektora. Możecie sobie dorzucić Celestiala. Możecie dorzucić sobie mystika albo sorca. Wszystkie te postacie świetnie będą działały, żeby zwiększyć wasze obrażenia albo żeby zwię zwiększyć przeżywalność tych postaci. Ja osobiście tego buildu za często nie gram, ale z tego co widziałem, to jeżeli dorzucicie właśnie tych dwóch Celestiali, to oni też świetnie tam sobie będą dawali radę w postaci Lulu oraz Rakana, bo wtedy macie jeszcze Protektora, macie Mystica i macie Celestiala. Tak więc wszystko co tam jest potrzebne w tym buildzie jest skompletowane, tak ten build może wyglądać na właśnie tych finalnych levelach. Jest to 8 postaci. Jeżeli chcecie pchnąć tego czwartego sorka no to wiadomo, na 9 levelu nadajecie najmocniejszego Sorka, jakiego macie pod ręką, czyli albo Xerata, albo Viktora. i to jest Wasz build kompletny. Wszystkie defensywne itemki lądują na Niko wszystkie ofensywne itemki lądują na Syndrze, biorąc pod uwagę to, że Glubów i Rabadon jest na niej bardzo wymagany. Na Janę chcecie dać jak najwięcej Spear w Sojourn, tylko możecie, żeby ona jak najczęściej, jak najszybciej się odpalała, żeby ona jak najczęściej, jak najszybciej się odpalała w tej walce, bo to będzie Wasze jedyne źródło CC. Yeah. Więc chcecie, żeby ona po prostu często przeciwników podrzucała i dawała waszym wszystkim Star Guardianom Speed, bo wtedy one też biją z Trudomage'a z Basic'ów, więc to wszystko fajnie się komponuje. Jeżeli chodzi o itemki defensywne na Oniko, to ja osobiście lubię grać Ionix Parka i Warmoga, żeby ona właśnie z tym protektorem bardzo długo na tym frontlineie mogła wytrzymać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, chciałbym wam jeszcze raz podziękować za 6000 subskrypcji na tym kanale i jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne filmiki, to napiszcie je w komentarzu. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.